Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z serii Skyrim. Ja nazywam się Polski Szczurek. Te osoby, które oglądają, to dobrze wiedzą. Na dzisiaj jakiegoś aktualnie konkretnego celu nie mam. Muszę się wrócić po Esberna, tak. Także timelapse czy coś takiego zrobię. Chyba w kółko chodziłem tylko po to, żeby znaleźć to pieprzenie. Bo myślałem, że to przez tamto się trzeba przeprawić, że tak powiem. Kuźwa. Przem. Chyba cię nie dosłyszałem. No bro! Co mówi? Dobra, idziemy stąd. Nie no, jak oni tu znowu będą, to nie. Słyszysz to? Czy jednak muszę znowu się z nimi? Słyszysz to? Właśnie nic nie słyszę, kurna. No przy okazji, awansik. Słyszysz to? No właśnie nic nie słyszę, ziomek. Chodź. Idziemy sobie stąd. Ty możesz iść choć troszkę szybciej. Trzeba, smoczy dziecię. No i gdzie on jest? O, jesteś. Łaskawca. Delfin. Ja... Kocham cię. Minęło mnóstwo czasu. Też się cieszę, że cię widzę, Esbernie. Minęło tyle czasu, stary przyjacielu. Tyle czasu. Sam mówię, że mieli wszyscy cóż, go w dupie. Udało ci się tu dotrzeć. I to nawet w jednym kawałku. Dobrze. Chodź, wiem, gdzie możemy porozmawiać. Orgnar, stań na chwilę za ladą, dobrze? Tak, jasne. Tędy. Co my tu mamy? Mapa smoczych kurhanów. Kuleczka.
Zobaczmy, jakiego mam cela. Aha, fajnie, że te strzały łaskawie znikają. Może spróbujmy z tą. No dobrze. Zakładam, że wiesz o... O tak, smocze dziecię. W rzeczy samej. Oczywiście to wszystko zmienia. Nie ma czasu do stracenia. Musimy odnaleźć. Pozwól, że ci pokażę. Wiem, że gdzieś to miałem. Esbern, co? Daj mi jedną chwilę. A, jest. Chodź. A co? Tutaj. Co tu? Skąd on to wyciągnął? Wzniesiona wokół jednego z głównych obozowisk wojskowych akawirczyków. No myśl to sobie chyba... Podczas podboju skali. Nie wiem, jak głęboko schował. O czym on mówi? To tutaj zbudowano ścianę Alduina. Zjarany jest. W jednym miejscu zgromadzić całą wiedzę o smokach. Zabezpieczenie przed zapomnieniem, jakie niosą ze sobą wieki. Tak czy inaczej było to mądre i przewidujące posunięcie. Pomimo ogromnej sławy ściany Alduina w tamtym czasie, jednego z cudów starożytnego świata, jej lokalizacja była owiana tajemnicą. Esbern, do czego zmierzasz? Mówisz więc, że nie dane ci było słyszeć o ścianie Alduina? Żadnemu z was? Zapomnijmy o tym. Jak troszkę jest nie. Ściana Alduina i co ma wspólnego z powstrzymaniem smoków? Na ścianie Alduina starożytne ostrza zapisywały wszystko na temat Alduina i jego powrotu. Nie, jest tylko podnieść. Po części to historia, a po części przepowiednia. Wiedza o jej lokalizacji zaginęła na przestrzeni wieków, ale mnie udało się ją odnaleźć. Kuźwa, magik. Po prostu o niej zapomniano. Archiwa ostrzy skrywały tak wiele tajemnic. Mnie udało się ocalić jedynie kilka skrawków. Uważasz więc, że ściana Alduina powie nam, jak go pokonać? Aha, cóż, no dobra. Tak. Nie będzie nic trudnego. Czyli znajdujemy nie możemy mieć pewności do... wejście do jakiejś świątyni. Chyba nawet pamiętam jaki, ale nie jestem pewien. A ty co tu robisz? No tak fajnie, że mam to zaznaczone. No, muszę najpierw do białej grani, potem do Markartu. Jestem robota. Jezu. Ten tu zawsze siedzi. Mogę za... Dokąd chcesz jechać? Marker. A, fajnie. Na wóz i spadamy. Znasz Markart? Miasto ponoć zbudowały krasnoludy. Ale no, ja dlatego je lubię. Ten co tu robi? Okej. Jak odkryję ten wiatrak, to powinno mi się odkryć właściwie wszystko. Najbardziej lubię te dwie morskie domki. Są takie, takie fajne są, no. Co tu się dzieje? A. Co ci się stało, papo? Renegaci przejęli kopalnię Kolska. Nie, to mam to w dupie. Uiii. Ładny księżyc, ale taki trochę duży. Och, korzeń nirny. Another one bites the dust. Trurum, pum, pum. Another one bites the dust. Terum, tam, trurum. Lecimy tam, gdziekolwiek to by miało być. Stwierdzam, oj, chcę się dostać. Nie! No jeszcze!
No to wygląda jak coś, co raczej nie powinno być zapomniane, kuźwa. Widać to z odległości, nie wiem, kilometra. Kartfasten, jakiś Windhelm, Wideran. Ha, tak se o poleciał? A tak se o poleciał, ale gdzieś tam, no dobra. How am I supposed to dostać się tam? Może po zboczu góry w sumie. No i musicie się z nimi napieprzyć, z nim. Uj, no mamo. Ja już jestem przyzwyczajony do tego, że ja mam smoki na jakieś 6 hitów. Zostaw mnie, co ja ci zrobiłem? Jesteście z, nie wiem, ognisto odporne? Ognisto odporne? Ognioodporne, nie ognisto. O, dobrze. Stój. Raz. A to nie jest lodowe tu. Możesz czekać w miejscu. Jeszcze coś mnie atakuje? Aha, renegat, łaskawca. Lol. Był najładniejszy headshot, jaki w życiu zrobiłem. Idź pan w bongo. Tak z dupy, jeden renegat. Okej. Nie narzekam. Chodź tu. Aha, fajnie, że tam się polazłeś. Let's go. Pyk. I leżysz. Kurde. To nie jak się tam dostać. Tu. Jakieś pomysły? Bo ja tak troszkę... O Boże, renegatów! Dlaczego mi to robicie? Myślę, że idą. O. Aj, śpiąco mnie się zrobiło. A wy to kto? Chodź, nie zatrzymujmy się więcej. Musimy dostać się do samotni. Dlaczego w ogóle jedziemy na ślub w taką... Nie zawracaj mi głowy, kmiotku. Mówiłem ci to... Dobrze, jeśli... No co jeszcze? Zostawcie mnie w spokoju, kurwa, no! Nie chcę mi się już walczyć ze smokami. Wsadź se pomoc. Ja nie chcę tu być już. Idę sobie. Sami się zajmijcie tym smok. Zostaw mnie, kurwa! Że tu zdechnę. Idę w cholerę. Nie widzisz mnie. Dlaczego jestem widziany? O, no nie, idę sobie. Zostaw mnie, proszę cię, błagam. Zostaw mnie. Zostaw mnie, no. No jest, że oni. Kurwa, tego mi tu brakowało. Jakoś wyżej muszę się dostać. Szybko. O. Krwawy, kuźwa, tato, tym bardziej nie chcę mi się go z nim napierdzielać, jak on nie jest tak łatwy.
Au, o tu dobra. Jestem. Sukces. Matko. Nie chcę mi się z nimi walczyć. A co stoić? Jak widzicie, mam cela, a cela? Dwa razy mu heada trafiłem ewidentnie. Dobra, chodźmy stąd, bo mnie się już nie chce. Szybko. No proszę. Serio? Przecież tu jest zimno. Fajnie. No i ciepło. Musiałaś teraz tu wejść. Ja zamknąłem, bo nagrywam film. Możesz wyłączyć. Jezus. Matki. Wygląda obiecująco. Tak. To bez wątpienia robota akawirskich kamieniarzy. Musimy opuścić ten most. Te filary muszą mieć jakieś znaczenie. Tak. To symbole akawirczyków. Zobaczmy. Mamy symbol króla i wojownika. I oczywiście symbol smoczego dziecięcia. Wydaje się mieć coś na kształt strzały wskazującej w dół, ku podstawie. Właśnie oto. Tak. Symbol na kolumnie po lewej. O, nie zauważyłem. Biorąc pod uwagę, że niebiańska przystań została zapieczętowana na wypadek powrotu smoczego dziecięcia, to spróbowałbym obrócić wszystkie kolumny w kierunku tego symbolu. Tego? Nie wiem, jakim sposobem, ale się udało. Co? Zobaczmy, co jeszcze dawne ostrza zostawiły nam na drodze. Nie chcę. Dlaczego? O jest. Smocze dziecię. No już się domyślić można, co to miało być. Dziękuję, jestem mądry. Czekaj. Dlaczego się zatrzymujesz? Powinniśmy tu zachować ostrożność. Widzisz te symbole na podłodze? Kurna! Esbern ma rację. Wygląda to na płyty naciskowe. Przejdziemy na drugą stronę, gdy będzie bezpiecznie. Jezu. Zachowaj ostrożność. No, odnowa. Cyk. Cyk. Teraz. Idziemy na drugą stronę, gdy będzie bezpiecznie. A tutaj jeszcze. A co jeszcze? No właśnie, nie powinien tędy, tylko tędy. Zachowaj ostrożność. Co? Jezu, to jest dźwignia. Tak. Łoj. No tak troszkę. Dzięki mnie oczywiście. Ty co nic nie dałeś. No proszę.
No dobra. Myślę, że to odpowiednie miejsce, żeby zakończyć ten film, żeby tak was trzymać w niepewności. Że pewnie większość osób to już widziała, co trzeba zrobić. Ale żeby was trzymać w niepewności. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Cześć!